I wracamy do Państwa z kolejnym gorącym pytaniem na naszej antenie. Moimi i Państwa gośćmi są dr Sebastian Gajewski, Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Panie doktorze, witam ponownie. I pan Jarosław Wojtas, politolog, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Również ponownie witam, kłaniam się. Panowie, przyjrzymy się temu, komu ufają Polacy, jakich polityków najbardziej darzą swoim zaufaniem, a do jakich mają tego zaufania zdecydowanie mniej. Taki sondaż został przeprowadzony dla Ibrisu. No i zobaczmy, któż się znalazł na pierwszym miejscu w tym sondażu zaufania. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, tuż za prezydentem Warszawy prezydent Polski Andrzej Duda, a na trzecim miejscu rankingu znalazł się premier Mateusz Morawiecki. Ale zostając przy tej pierwszej pozycji, którą zajął prezydent stolicy, ponad 40% poparcia, tego zaufania, natomiast brak zaufania wyraża ponad 43% respondentów. Ale czym sobie prezydent Rafał Trzaskowski, tutaj zwracam się do pana Jarosława Wojtasa, zasłużył, aby objąć to pierwsze miejsce w tym rankingu zaufania? Czym przekonał do siebie Polaków i czy pana zdaniem rzeczywiście Polacy ufają Rafałowi Trzaskowskiemu dzisiaj najbardziej ze wszystkich polityków? Rzeczywiście deklarują bardzo wysokie zaufanie, tutaj należy gratulować, bo to naprawdę jest spory wynik. Natomiast dlaczego tak się dzieje? No być może wystarczyło to, że pan Rafał Trzaskowski jest dzisiaj jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków antypisu. I moim zdaniem to w dużej mierze już wystarczyło, aby był tak kojarzony. Bardzo dużo też, moim zdaniem bardzo wielu ludzi, którzy deklarują dzisiaj swoje zaufanie dla Rafała Trzaskowskiego, chociaż nie mieszkają w stolicy, też robi to dlatego, że głosowało na niego w poprzednich wyborach, a z drugiej strony jest niesamowicie zmęczona politykami Platformy Obywatelskiej, być może tymi samorządowcami czy parlamentarzystami, z którymi spotyka się na co dzień i o których czyta w mediach. Stąd to się może brać. Moim zdaniem to są właśnie te dwa główne czynniki, czyli z jednej strony jest to dzisiaj jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków tak zwanego antypisu, z drugiej strony na pewno wystąpiło bardzo duże zmęczenie Platformą Obywatelską i jej lokalnymi twarzami, które tak naprawdę, no jak widać, nie zagwarantowały żadnego wyborczego sukcesu do tej pory i tak naprawdę już w przeświadczeniu części wyborców są odpowiedzialne za porażkę Rafała Trzaskowskiego w poprzednim wyborach. To ja nie wiem, czy to zaleta, czy to wada polityka, kiedy jego popularność, czy też zaufanie do niego wyrażane jest z takiego powodu, że jest twarzą, czy najjaśniejszym punktem bloku antypis. Panie doktorze, jak pan uważa? No ja po pierwsze bardzo nie lubię sondaży zaufania, bo one niewiele mówią i absolutnie wyniki, które mają poszczególni politycy i też nie bardzo przekładają się na te sondaże parlamentarne. Nigdy nie przekładają się ani pośrednio, ani bezpośrednio na ani wyniki partyjne, ani wyniki poszczególnych osób, wyniki wyborcze poszczególnych osób, które w tych sondażach zaufania są notowane. I nie jest to zjawisko, panie doktorze, dlaczego tak się dzieje? Tylko od kilkunastu lat. Myślę, że kluczowa rzecz, kluczowe pytanie, które sobie trzeba tutaj zadać, to co to znaczy, że wyborcy deklarują zaufanie wobec jakiegoś polityka. Szczerze powiedziawszy, w mojej ocenie jest to zestawienie dwóch czynników. Z jednej strony rozpoznawalności, o której mówił dr Jarosław Wojtas, a z drugiej strony sympatii, która jest budowana na tych czynnikach, na których możemy budować sympatię do osób, które znamy wyłącznie z telewizora lub z innych mediów. Jest to więc wypadkowa kwestii związanych z umiejętnościami retorycznymi, erystycznymi, sposobu prezentowania swoich poglądów, elementów związanych z estetyką, z ubiorem, z wiekiem. To są tego rodzaju czynniki. Więc szczerze powiedziawszy, że Rafał Trzaskowski cieszy się obecnie największym zaufaniem, znaczy mniej więcej tyle, że jest politykiem o wysokiej rozpoznawalności, który budzi sympatię, a zatem bardzo sprawnie funkcjonuje w sferze publicznej. Tyle, ktoś może powiedzieć, aż tyle, jasne, zgadzam się z tym, na pewno każdy polityk chce się znaleźć na czele jakiegoś rankingu, nawet jeśli to jest tylko ranking zaufania, ale szczerze powiedziawszy, nie przywiązywałbym do tego większej wagi. A czy to nie jest sygnał, panie doktorze, że Rafał Trzaskowski jest dzisiaj najmocniejszym ogniwem szeroko rozumianej opozycji, a już na pewno Koalicji Obywatelskiej? Nie sądzę, dlatego że pozycja polityczna Rafała Trzaskowskiego
czy w życiu publicznym, w polityce partyjnej, zarówno tej zewnętrznej, jak i wewnętrznej, myślę, że nie uzasadnia takiego twierdzenia. No, Rafał Trzaskowski ani nie jest liderem Platformy Obywatelskiej, ani też nie jest liderem jakiejś grupy, frakcji w Platformie Obywatelskiej, która jest w stanie realnie po tej opozycyjnej stronie dzisiaj rozdawać karty. To, że Rafał Trzaskowski jest liderem rankingu zaufania, więcej mówi moim zdaniem o pozostałych politykach Platformy Obywatelskiej niż o samym Rafale Trzaskowskim, bo Rafale Trzaskowski mówi, tak jak powiedziałem wcześniej, tyle, że jest rozpoznawalny i budzi sympatię. Natomiast rzeczywiście ta różnica między Rafałem Trzaskowskim a pozostałymi politykami Platformy Obywatelskiej w tym rankingu zaufania, no, pokazuje, że po prostu są to politycy znacznie mniej sprawni w sensie komunikacji zewnętrznej, niż Rafał Trzaskowski. Że nie mają czegoś, co można nazwać takim liderskim garniturem. Mówię tutaj przede wszystkim o Borysie Budce, który chyba ma i znacznie niższą rozpoznawalność niż Rafał Trzaskowski i znacznie mniejsze, jest darzony mniejszym zaufaniem. Ktoś tam cały czas, takie mam wrażenie, Borysa Budkę by chciał wyautować z tej Platformy Obywatelskiej. Wprost podaje, że działacze Platformy Obywatelskiej chcą, aby Rafał Trzaskowski dokonał aksamitnego przejęcia władzy w partii i zastąpił Borysa Budkę na stanowisku szefa. Pytanie do pana Jarosława Wojtasa. Czy Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy, jest do tego zdolny, do takiego aksamitnego przejęcia władzy w Platformie Obywatelskiej? I czy to w praktyce oznaczałoby porzucenie Warszawy? To musiałoby oznaczać porzucenie stanowiska prezydenta Warszawy, które po pierwsze jest bardzo prestiżowe, ale też bardzo odpowiedzialne. I moim zdaniem Rafał Trzaskowski, gdyby skupił się tutaj właśnie na realizacji swoich celów w samorządzie, to mogłoby być taką dźwignią jego sukcesu w kolejnych wyborach. Natomiast czy jest zdolny, to jest też pytanie o to, w jakim stanie znajduje się dzisiaj Platforma Obywatelska. Obawiam się, że tego sondażu zaufania koledzy z partii panu Trzaskowskiemu nie wybaczą i że będzie mu bardzo trudno, szczególnie w kontekście tego sondażu, przejąć władzę w partii. Mało tego, w kontekście też słabych wyników jego kolegów, w tym szefa Platformy Obywatelskiej, może być mu coraz trudniej pozyskiwać nowych sprzymierzeńców czy sympatyków partii. Oczywiście z punktu widzenia marketingowego w krótkiej perspektywie byłoby to korzystne i na pewno przyciągnęłoby uwagę wyborców opozycji do Rafała Trzaskowskiego i do tej zmiany, dał być może impuls, jakiś przepływ procentowy. Natomiast w dłuższej perspektywie Platforma Obywatelska musi się sama zmienić, aby nie stać się już partią schodzącą i partią, która w zasadzie poza grupą samorządowców i częścią elektoratu, w cudzysłowie, a mówiąc kolokwialnie, antypisowskiego, nie interesuje już niemal nikogo. Dlatego moim zdaniem to będzie bardzo trudne przejęcie tej partii, ale jeżeli tak będzie, no to rzeczywiście może w krótkiej perspektywie w konsekwencji dać te kilka procent poparcia więcej w sondażu. Poseł Paweł Poncyliusz z Koalicji Obywatelskiej mówi w ten sposób: nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że Rafał Trzaskowski dzisiaj jest najbardziej wyrazistym politykiem Platformy. Z wielu stron słychać namowy, aby ktoś o większej rozpoznawalności posłuchu społecznym objął stery w Platformie Obywatelskiej. To, że Trzaskowski w drugiej turze uzyskał około 10 milionów głosów, pokazuje, że ma mandat społeczny i tytuł do tego, żeby kierować Platformą Obywatelską, jeśli zdecydują o tym gremia wewnątrz partii. No to jest słowo klucz, gremia wewnątrz partii. Jak pan doktor patrzy na szansę Rafała Trzaskowskiego na objęcie przywództwa w Platformie Obywatelskiej, zastąpienie Borysa Budki? Czy jest na to szansa i czy Rafał Trzaskowski w ogóle by sobie z czymś takim poradził? No bo Rafała Trzaskowskiego znamy rzeczywiście, tak jak pan doktor też wskazał, jako polityka rozpoznawalnego, polityka powiedzmy sympatycznego, przynajmniej tak część wyborców Rafała Trzaskowskiego odbiera, ale czy jest dobrym menadżerem, czy jest dobrym liderem? No to moglibyśmy pokazać na przykładzie jego ruchu Polska, Wspólna Polska. Sprawdzałem dzisiaj na stronie internetowej, tam się nic nie rusza, cały czas członków, tych osób, które dołączyły do tej Wspólnej Polski Rafała Trzaskowskiego, jest 18, trochę ponad 18 tysięcy i nic od wielu tygodni się nie zmienia. Panie doktorze, czy Rafał Trzaskowski sprawdziłby się jako lider Platformy Obywatelskiej?
No, odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, dlatego że ta odpowiedź ona musi być rezultatem oceny pewnego zasobu wiedzy i umiejętności, które musi mieć każdy lider partii, a które odnoszą się do samego procesu zarządzania partią. Pamiętajmy, że partia polityczna to nie jest partia polityczna, to nie są tylko politycy, którzy chodzą do mediów. To jest bardzo złożony mechanizm organizacyjny i finansowy. To zarządzanie partią to z jednej strony zarządzanie klubem parlamentarnym, w przypadku Platformy Obywatelskiej to jest sumarycznie kilkuset posłów i senatorów, no ale to jest także zarządzanie pewną organizacją, w której jest kilka czy kilkanaście tysięcy ludzi. To jest zarządzanie organizacją, która obraca dosyć dużymi pieniędzmi. W przypadku Platformy Obywatelskiej to jest chyba kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt, około 20 wydaje mi się milionów subwencji. To jest naprawdę poważne wyzwanie i doświadczenie pokazuje, że ci liderzy, którzy się sprawdzają, to ludzie, którzy z jednej strony potrafią zaprezentować się na zewnątrz w stosunku do wyborców jako liderzy swoich formacji, którzy są rozpoznawalni, którzy budzą sympatię, którzy budzą pewien posłuch społeczny i w taki sposób są postrzegani przez wyborców oraz polityków innych formacji, bo to też jest ważne, ale z drugiej strony radzą sobie dobrze w zarządzaniu partią jako właśnie pewną organizacją, przed którą stoją wyzwania polityczne, personalne, finansowe, organizacyjne, na przykład związane z prowadzeniem kampanii wyborczych w rozmaitych wyborach. Tutaj trzeba połączyć właśnie te dwa zasoby umiejętności. O ile rzeczywiście dzisiaj wiemy, że Rafał Trzaskowski w tej sferze zewnętrznej radzi sobie całkiem dobrze, o tyle nie mamy wiedzy, jak radzi sobie poradziłby sobie z zarządzaniem taką organizacją. No oczywiście można powiedzieć, że dzisiaj Rafał Trzaskowski zarządza największym miastem w Polsce i tutaj pewnie wyzwań natury organizacyjnej jest znacznie więcej niż w przypadku partii politycznej, ale to jest, wydaje mi się, że to porównanie nie jest do końca adekwatne, bo w mieście prezydent może wyręczać się, i to jest zresztą zrozumiałe, wiceprezydentami, dyrektorami biur, setkami, czy jak w Warszawie, no tysiącami wręcz urzędników. Natomiast w partii politycznej już tak nie jest. To znaczy lider musi pewne decyzje podejmować samodzielnie, musi pewne sprawy samodzielnie prowadzić. Myślę, że to mogło być w przypadku Rafała Trzaskowskiego no trudne, ale do takiej wiedzy tej insajderskiej, wewnętrznej po prostu dzisiaj nie mamy. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko dzisiaj mówienie o tym, że Rafał Trzaskowski może w jakiejś krótkiej perspektywie czasowej zastąpić Borysa Budkę na stanowisku przewodniczącego Platformy Obywatelskiej jest swego rodzaju political fiction, dlatego że w polskiej praktyce politycznej zasada jest jedna. Lider partii jest posłem albo senatorem, jest parlamentarzystą. Natomiast Rafał Trzaskowski parlamentarzystą nie jest, no i przynajmniej do najbliższych wyborów tym parlamentarzystą nie będzie. I trudno mi sobie wyobrazić, żeby partią, która ma kilkuset posłów i senatorów sumarycznie, to jest przecież sto kilkadziesiąt osób, która jest aktywną formacją parlamentarną, mógłby kierować samorządowiec, prezydent Warszawy. To jest trudne do wyobrażenia. Co więcej, gdyby nawet tak się stało, to naturalnym konkurentem politycznym Rafała Trzaskowskiego od razu stałby się przewodniczący klubu. To jest zupełnie niefunkcjonalne rozwiązanie. Pytanie też, czy prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu chciałoby się objąć stery w Platformie Obywatelskiej, jak uważa pan Jarosław Wojtas? No to jest właśnie ta kwestia. Moim zdaniem prezydentura Warszawy jest, tak jak powiedziałem, bardzo prestiżowa, przynosi liczne korzyści, również to zaufanie i rozpoznawalność, a praca jako kierownictwie partii, czy praca szefa partii musi być partią uciążliwą, polega na łączeniu wielu sprzecznych interesów i tak naprawdę nie przynosi w krótkiej perspektywie tak wielu korzyści. Pan Jarosław Wojtas, politolog z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz pan dr Sebastian Gajewski z Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego byli moimi państwa gośćmi. Panowie, kłaniam się. Udanego dnia życzę, a państwa zachęcam do tego, żeby oczywiście pozostać z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl. Kolejne ciekawe propozycje już za chwilę przed nami. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dobrego dnia, do zobaczenia.